W poprzednich prezentacjach pokazałem, jak zainstalować Management Studio, wcześniej jeszcze, jak zainstalować SQL Server. Teraz pokażę, skąd wziąć tą bazę danych przykładową AdventureWorks 2019. Chociaż ten rok, ta wersja nie ma tutaj specjalnego znaczenia. AdventureWorks to baza wykorzystywana w wielu przykładach, tutorialach, artykułach na blogach, testach. Czy chociażby w dokumentacji, w ramach serwisu Microsoft Learn, w ramach dokumentacji SQL Server. Inną popularną przykładową bazą danych jest Worldwide Importers. Ona miała zastąpić AdventureWorks, ale cały czas popularność, tej, którą prezentuję w tym filmiku, ta popularność niesławnie. Sama, samo Adventure Works to ma być firma, to fikcyjna firma zajmująca się produkcją i sprzedażą rowerów, sprzętu rowerowego, akcesoriów, ubrań, znajdziemy w niej tabelę zawierające informacje właśnie o sprzedawanych produktach, o tych kategoriach, informacje o pracownikach, a także klientach, ich dane osobowe, adresy, numery telefonu. Zamówienia, listę zamówień, ich szczegółów, sporo tabel, trochę widoków, kilka procedur składowanych. A więc baza danych, która idealnie nadaje się do nauki SQL Server. No i chociażby przez to, że wiele przykładów, włącznie z, ze wszystkimi niemal przykładami w ramach szkoleń na kursy SQL, dotyczy tej właśnie bazy danych, powinniśmy wiedzieć, jak ją pobrać i i odtworzyć w ramach Management Studio, nawet jeśli zagadnienia związane z zarządzaniem sql są dla nas jeszcze, jeszcze obce. Na początek, więc skasuję tą bazę danych z mojej lokalnej instancji SQL 2022 i wyszukam ją na nowo. Przy kasowaniu zaznaczyłem taki checkbox na dole powodujący odłączenie podłączonych użytkowników. Management Studio nawet jeśli nie mamy otwartej karty ze skryptem czy rozwiniętego drzewka tej bazy danych, Management Studio czasami zachowuje otwarte połączenia i one bloku blokują możliwość skasowania bazy danych. Chciałem rozprawić się z tą bazą skutecznie, tak więc zaznaczyłem, zaznaczyłem ten checkbox. Ok, wyszukujemy bazę AdventureWorks w sieci, czyli wpisujemy jej nazwę AdventureWorks. Otrzymujemy odwiedzaną przeze mnie już wcześniej, jak widać, stronę w ramach dokumentacji, czyli Learn Microsoft AdventureWorks Sample Databases. Czyli nie jedna, a wiele baz AdventureWorks. Zaraz wyjaśnię, czym one się różnią. Po pierwsze, wersją OLTP, Data Warehouse i Lightweight. Ta pierwsza to typowa baza operacyjna. Taka w oparciu, którą może działać aplikacja. Aplikacja do składania zamówień, aplikacja do, pozwalająca modyfikować czy przeglądać dane produktów czy klientów. Yy, aplikacja, yy, która, co do której zakładamy, że wielu użytkowników może jednocześnie z niej korzystać i korzystać z tej bazy danych. To determinuje kształt tej bazy danych, jej budowę, schemat. Ta baza będzie znormalizowana. Inny przykład bazy, bazy relacyjnej to Data Warehouse, czyli hurtownia danych. Przygotowana, zoptymalizowana pod kątem analiz, agregacji. No i dlatego właśnie AdventureWorks dostępna jest zarówno w tej wersji OLTP, wówczas w nazwie nie znajdziemy żadnego skrótu, i Data Warehouse, wówczas przed y, rokiem, przed wersją dodane, dodane będą te dwie literki DW. Data Warehouse, hurtownia danych. Ta trzecia kolumna pozwoli nam na pobranie niewielkiego kilku megabajtowego pliku, bo te poprzednie dwie wersje to około 200 megabajtów. A tutaj znajdziemy kilku megabajtową wersję AdventureWorks e, raptem z kilkoma e, najważniejszymi tabelami. Te tabele nie będą zawierać zbyt wiele wierszy rekordów, ale często wystarczające, żeby chociażby poznać podstawę Transact SQL. W moich przykładach w ramach szkoleń oferowanych pod adresem kursu SQL.pl korzystam z wersji OLTP, czasami z Data Warehouse. A teraz, którą wersję wybrać? No i dobra wiadomość jest taka, to nie ma specjalnego znaczenia. Zarówno AdventureWorks 2019, 17, 16, 14, 12 czy 2008 R2 zawierają te same dane. Pierwsza wersja bazy AdventureWorks jeszcze dla SQLa 2005 zawierała nieco inny zestaw zamówień nieco różnił się ten schemat ale wszystkie kolejne które tu widzimy struktura bazy danych dane które one zawierają są identyczne jedynie przy okazji wersji 2016 została wydana taka wersja Extended zawierająca pewne dodatkowe typy danych rodzaje tabel. Właśnie właśnie na tego została ona tu w ten sposób wyróżniona ale nie ma to znaczenia, którą, którą z tych pozostałych pobierzemy. One różnią się tylko nazwą de facto. Warto jednak pamiętać, że nie ma to znaczenia, jeżeli posiadamy SQL Server 2019 albo nowszą wersję 2022. Wówczas pobierzemy i odtworzymy każdą z nich bez problemu. Ale jeżeli dysponujemy sql 2016, to pozostaje nam pobranie odpowiedniego pliku właśnie z tej samej wersji, bądź też poprzednich. Czyli w ramach SQLa 2016 nie możemy odtworzyć kopii zapasowej utworzonej yy, na nowszej wersji SQL Server. Możemy wybrać tą samą wersję albo poprzednie wersje albo kopie zapasowe utworzone w poprzedniej wersji SQL Server. I to wszystko, co należy wiedzieć, zanim zaczniemy pobierać tą bazę. Nie właściwie pobiorę dla tego przykładu zarówno AdventureWorks 2019, jak i AdventureWorks DW 2019. Na samym końcu pokażę też, jak zmienić nazwę bazy danych, jeśli okaże się, że w skryptach, które chcemy przetestować, wielokrotnie użyta jest nazwa bazy i, i to nie jest wersja 2019. Alternatywnie możemy też pobrać sobie poprzednie wersje i mieć kilka różnych wersji AdventureWorks, ale tak jak mówię, one będą się różniły tylko nazwą, czyli nieco zaśmiecimy sobie ten serwer. Pliki z kopią zapasową są pobierane. To są pliki, to będą pliki o rozszerzeniu bug. I teraz możemy właściwie pozostawić je w dowolnej lokalizacji i próbować odtworzyć, korzystając z Management Studio, ale dla porządku i dla uniknięcia ewentualnych problemów z zabezpieczeniami uprawnieniami bardzo polecam najpierw skopiować sobie te pliki jak one już się tutaj pojawią skopiować je e, do folderu dedykowanego folderu do folderu którym domyślnie e SQL Server spodziewa się znaleźć kopie zapasowe mamy już pliki bug i teraz nie ja pokażę jak ten tą domyślną lokalizację na kopie zapasowe znaleźć ustalić a później, niezależnie co tutaj znajdziemy, pokażę, jak to wyklikać w strukturze folderów. A więc przechodzę do właściwości tego serwera: menu podręczne, Properties. We właściwościach serwera interesuje nas karta Database Settings. I to tutaj widzimy ścieżki, które zresztą mogliśmy zmienić podczas instalacji SQL Server. Dwie ścieżki wskazujące, gdzie są, gdzie są bazy danych, zarówno pliki z danymi, jak i logi transakcyjne, to ta druga ścieżka. I trzecia ścieżka, gdzie w tym momencie SQL Server, ta instancja spodziewa się otrzymać kopie zapasowe i gdzie domyślnie będzie wykonywać te kopie zapasowe. No i tu wskazany folder backup w folderze instalacyjnym SQL Server. Możemy sobie skopiować tą ścieżkę i użyć ją w eksploratorze plików. Oczywiście to może być inna ścieżka niż, niż tu u mnie, ale jeżeli ja wiem, gdzie one się znajdują, to pozwolę sobie skopiować te pliki, przejść na dysk C i teraz Program Files, Microsoft SQL Server, spośród tych folderów interesuje mnie MSSQL 16, bo wersją 16, czyli to, to numer wersji dla SQL 2022, po kropce mssql-server, bo to instance id, identyfikator instancji, domyślnej instancji. Tutaj nie mam specjalnego wyboru folderów mssql, no a tutaj już widzimy folder o nazwie backup, czyli kopia zapasowa. Wklejamy te dwa pliki, paste i odtwarzamy te bazy danych. Uwaga, nie da się odtworzyć dwóch baz danych Naraz, jednocześnie. Musimy to zrobić krok po kroku. Najpierw zajmę się więc Adventureworks, tą niehurtownią. Wybieram, wybieram menu podręczne w Management Studio na węźle databases, na tym głównym węźle. Nie w ramach serwera i nie w ramach jednej z baz danych. Tu akurat jest Restore Database, ale nie wybierając to, to menu podręczne na jednej z baz danych, tylko najlepiej na tym węźle symbolizującym listę baz danych. I tu znajduję opcję Restore Database. Odtwórz bazę danych. W oknie, które się pojawi, muszę wskazać Device, czyli on traktuje ten plik, który zaraz mu pokażę, jako urządzenie. Przycisk z trzema kropeczkami pozwala mi wskazać i dodać tutaj listę plików, które zawierają tą kopię zapasową. Uwaga, w naszym przypadku to pojedynczy plik. Bo czasami możemy wykonywać kopie zapasowe do wielu plików, ale to nie dotyczy tego przykładu. A więc add i wskazuje jeden plik, pojedynczy plik. Dobra wiadomość jest taka, że w związku z tym, że skopiowałem te dwa pliki do domyślnej lokalizacji na kopię zapasową, to w tym momencie nie muszę już niczego szukać. Jeszcze raz add i pojawia się właśnie ten folder, w którym pod ręką mam jedną i drugą kopię zapasową. Miałem to zrobić krok po kroku, a więc najpierw zaznaczam pierwszy plik, następnie wybieram przycisk OK. I jeszcze raz OK i jeszcze raz OK. Teraz czekam na odtworzenie tej bazy, i po kilku sekundach w przypadku AdventureWorks, bo to niewielka baza, widzę komunikat, że została ona odtworzona z sukcesem. Czwarty raz naciskam OK, i na liście baz danych pojawia się AdventureWorks z listą tabel. Każdą z tych tabel mogę otworzyć. A teraz odtwórzmy dla utrwalania tej procedury właściwie przede wszystkim odtwórzmy tą drugą bazę AdventureWorks, hurtownię danych. Czy jeszcze raz menu podręczne na databases, restore database, tutaj device, przycisk z trzema kropeczkami po prawej, add, dodaj, a teraz zaznaczam AdventureWorks DW 2019. I teraz przycisk OK. Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty raz, po odtworzeniu tej bazy danych z kopii zapasowej. No, i na liście widzimy już nie jedną, a dwie bazy danych. Dokładnie tak to działa. Właśnie w ten sposób łatwo pobrać kopię zapasową przykładowych baz danych i odtworzyć je w tym miejscu. Gdyby interesowała nas wspomniana przeze mnie wcześniej baza danych, baza danych Worldwide Importers, to tu po lewej stronie znajdziemy odpowiednio informacje. Gdzie ona, e, gdzie ona się znajduje?